Witam was serdecznie tutaj wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie, mamy dla was największą wiadomość, jaką możecie usłyszeć w swoim życiu. Wiecie jaką? Że Jezus was kocha wszystkich. Potężnie was kocha, wiecie. My jako ludzie, którzy poznali Jezusa jako osobistego Zbawiciela i dotknął nas Duch Święty. I wiecie co? I my dzielimy się tą świetną wiadomością z wszystkimi tutaj ludźmi, gdziekolwiek jesteśmy. Wiecie co? Największym skarbem, jakim można w życiu, jaki skarb w życiu można dostać, to poznać Jezusa osobistego Zbawiciela. Dlatego my poznaliśmy Jezusa osobistego Zbawiciela i dzielimy się z wszystkimi, Wiecie co? Bo to jest największy skarb. Dzisiaj ludzie szukają szczęścia, wiecie? Ludzie szukają szczęścia. Ono jest tak blisko. Ono jest tak blisko, naprawdę. Posłuchajcie, każdy człowiek ma pragnienie poznać Boga. Naprawdę, każdy człowiek ma pragnienie poznać Boga. Posłuchajcie, ja byłem ministrantem, kiedyś myślałem, że jestem, wiecie co, że wszystko wiem o Bogu, dzwoniłem dzwoneczkami, święty jestem i nie wiadomo co. Ale posłuchajcie, jak zacząłem się sypać w życiu, wyjechałem do takiego pięknego państwa jak Grecja, pojechałem tam sobie, bo mi brakowało szmalu na to, żeby zacząć swoją kampanię handlową bronią, bo miałem takich kumpli, handlarzy, którzy nie chcieli mi pożyczyć pieniędzy i musiałem pojechać, żeby zarobić pieniądze, wiecie co? Tam, żeby dalej zaczynać jakieś dziwne rzeczy. Ale posłuchajcie, ale w moim życiu miałem potężną pustkę, naprawdę potężną pustkę miałem. I nie mogłem jej niczymkolwiek wypełnić. Pojechałem tam, żeby zarobić pieniądze, żeby być szczęśliwym człowiekiem, bo myślałem, że pieniądze to jest szczęście, wiecie, to jest nieprawda. Największym szczęściem to jest Jezus, żywy Bóg, który jest w sercu ludzkim. I społeczność z Nim, wiecie, każdy człowiek wierzący powinien mieć relację z Bogiem. Każdy człowiek wierzący powinien mieć relację z Bogiem. Wszyscy w Polsce uważają, że są wierzącymi ludźmi. Wiecie co? Tylko zadajcie sobie pytanie w swoim sercu, czy naprawdę macie relację z Bogiem. Człowiek, który ma relację z Bogiem, to wiecie co? Rano wstaje i modli się. Wiecie co? Jak ja otwieram oczy, to się modlę do Boga. Mówię, Panie, dziękuję Ci za ten dzień, w którym będę dzisiaj... który ten cały dzień, którym będę dzisiaj cokolwiek, wiecie, no, działał, nie wiem, obudziłem się, modlę się do Boga, Panie, pobłogosław mi ten dzień, żeby było wszystko, wiecie. Kiedyś tego nie robiłem, ale naprawdę, kiedy poznałem prawdziwie Boga, zaczynam tak dzień. Rano wstaję, oczy otwieram, mówię, Panie, dziękuję Ci, pobłogosław mi ten dzień, modlę się do Niego. Dziękuję Mu za wszystko, wiecie. Wdzięczność Mu, okazuję Mu wdzięczność za to, że żyję na tej planecie, że mam jakiś cel. Wiecie co, ja kiedyś nie miałem w ogóle celu w życiu, nie miałem celu, ale naprawdę, wiecie, jak poznałem Jezusa osobistego Zbawiciela, to mi pokazał, że jesteśmy tutaj po to, żeby naprawdę wykonać jakiś plan w tym świecie. Bóg nas tu nie stworzył dla hecy, wiecie, nie stworzył nas dla hecy, bo nie jest Bogiem hecy. Naprawdę, stworzył nas Bóg na obraz i podobieństwo i stworzył nas po to, abyśmy wykonali ten plan. Posłuchajcie, każdy człowiek musi sobie w swoim życiu zadać pytanie, po co tutaj jest na tej planecie. Naprawdę, każdy człowiek musi sobie co wy myślicie, że co? Że skończy się wasze tutaj życie i co? Zakopią was 2 metry pod ziemią i co? I po imprezie jest? Nieprawda to jest, ludzie. Posłuchajcie, w Słowie Bożym pisze, że każdy człowiek się spotka z Jezusem twarzą w twarz. Każdy człowiek się spotka. I słuchajcie, naprawdę, żebyście nie byli w takim jakimś dziwnym tym, że się nie spotkacie z Bogiem. Naprawdę, każdy człowiek się spotka z Bogiem i zna relację tutaj na tej planecie, co na tej planecie tutaj robił. Dlatego my, jako wierzący ludzie, którzy poznaliśmy Boga jako prawdziwego, realnego, to świadczymy wam o tym, żebyście naprawdę nie zrobili głupiej miny, jak staniecie przed Nim. Naprawdę. Żebyście głupiej miny nie zrobili. Dlatego wołamy tutaj do was wszystkich tutaj, abyście naprawdę przyszli i mieli taki moment w swoim życiu, żebyście zawołali do Boga, bo tutaj wam jeszcze skończę właśnie. I będąc w Grecji, parę tysięcy kilometrów stąd, wiecie co, szedłem na pochodniku, miałem ciężkie czasy miałem, wiecie co, i zawołałem do Jezusa i mówię, Jezu, Jezu, jak jesteś, to przyjdź do mojego życia i zmień moje życie, wiecie co? Jak myślicie? Odpowiedział mi na to.
odpowiedział mi na to, naprawdę. Jeżeli szczerze w swoim sercu zawołasz do Boga, jeżeli szczerze w swoim sercu zawołasz do Jezusa, On przyjdzie i odpowie. Posłuchajcie, i przyszedł taki fajny, młody człowiek i zaczął mi mówić o Jezusie, ja tylko zawołałem do Niego. I dlatego dzisiaj ja tak samo, wiecie co? Mówię to do was, żebyście zawołali szczerze do swojego prawdziwego Boga, żebyście zawołali. Naprawdę wam pomoże w waszym życiu, pomoże wam. Te wszystkie troski, które wiecie co, bo pisze sobie Bożym, że wszystkie troski mamy złożyć na ramiona Jezusa. Posłuchajcie, nie ma ludzi, którzy nie mają trosk, wiecie co? I dlatego my, dlatego głoszę wam o tym, żebyście wszystkie swoje problemy złożyli na Jezusa, naprawdę. I On wam te wszystkie problemy zabierze. Bo naprawdę z problemami, które są w rzeczywistym świecie dzisiaj, jakimkolwiek, to mówię wam, jest ciężko żyć. Ale naprawdę Jezus może zabrać wszystkie ciężary waszego życia. Wszystkie ciężary waszego życia może zabrać. Dlatego błogosławię was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj zawsze w piątek. Jesteśmy w każdym tutaj, każdy piątek jesteśmy, głosimy. Naprawdę. Przychodźcie tutaj i słuchajcie. Ale jest ważny czas, żeby jak najszybciej to zrobić. Wiecie co? Bo nie wiesz, co cię jutro może spotkać. Naprawdę. Powiem wam jeszcze taką jedną rzecz. Ostatnio koleżanka z pracy, rozmawialiśmy i mówi, że jedzie na pogrzeb. Wiecie, co się stało? Jej znajomi, młodzi ludzie, gdzieś po 30, jechali samochodem i zginęli w samochodzie. Wiecie, i zostawili dwoje dzieci. Zostawili dwoje dzieci. 3-latka i 2-latka. Wiecie co? Naprawdę. Dzisiaj jest czas. Dzisiaj jest czas, żeby oddać życie dla Jezusa. Słuchajcie, dzisiaj jest czas. Jutro może być, bo jutro może nie być. Tak właśnie tutaj Przemek mówił. Wiecie co? Ewangelia to nie jest dla starych ludzi, dla staruszków, że powie sobie, wiesz co, będę miał 70 albo 80 lat i przyjdę do Jezusa i wszystko będzie załatwione. Wiecie? Ale naprawdę, naprawdę ja znam tyle świadectw, że nawet nie mam tutaj teraz czasu, żeby opowiadać, że niektórzy ludzie naprawdę nie zdążyli, nie zdążyli. Dlatego my jako mamy gorące serca, jako wierzący ludzie i naprawdę głosimy o Jezusie, żebyście mieli to dzisiejszy dzień. Słuchajcie, nie ma co odkładać. Nie ma co odkładać naprawdę. Każdy dzień przeżyty z Bogiem jest naprawdę dobrym dniem. Dlatego błogosławię was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi.